Cześć, ja mam na imię Mariusz i to jest mój nowy kurs, który da Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć i czego potrzebujesz o typach generycznych w języku C-Sharp, a może nawet trochę więcej. Pokażę Tobie podstawowe zasady, które powinieneś znać o typach generycznych, wyjaśnię, dlaczego istnieją i jakie rodzaje problemów rozwiązują. Następnie zagłębimy się w typy generyczne z perspektywy kogoś, kto musi pisać typy generyczne. Zaczniemy również używać i pisać generyczne interfejsy. Następnie zajmiemy się użyciem parametrów typu ogólnego do generowania poszczególnych bloków kodu, a oznacza to, że przyjrzymy się metodom, delegatom generycznym, a także przyjrzymy się wyrażeniom Lambda, metodom rozszerzenia, zdarzeniom i procedurom obsługi zdarzeń, z których wszystkie mogą używać parametrów typu ogólnego, aby można było pisać bloki kodu wielokrotnego użytku. Następnie przyjrzymy się strategiom, których możesz użyć, aby dodać ograniczenia do parametrów typu ogólnego. I na koniec stworzymy interesujący kod z typami generycznymi. Pokażę Ci, jak używać typów generycznych przy pisaniu kodu wykorzystującego refleksję i zbudujemy naszą własną wersję kontenera wstrzykiwania zależności, co będzie niezwykle edukacyjne. A nasz kontener, który zbudujemy, będzie wymagał oczywiście ogólnych parametrów. Zatem zacznijmy ten kurs. Zanim przejdziemy do typów generycznych, to napiszemy teraz kod, w którym możemy mieć trochę problemów, gdy nie będziemy używać typów generycznych. I utworzymy sobie teraz naszą pierwszą własną kolekcję. Tak, utworzymy naszą własną kolekcję i będzie to nasz własny prosty stos. A stos działa na zasadzie last in, first out, w skrócie LIFO. Czyli ostatni przyszedł, pierwszy wyszedł. Czyli ostatni element, który jest odłożony na stos, jest z niego pierwszy zdejmowany. Czyli używamy stosu wtedy, jeśli chcemy skorzystać z obiektu, który został wstawiony na stos na samym końcu, czyli jako ostatni. No dobrze. No to teraz utwórzmy sobie nasz pierwszy własny stos. I teraz ja napiszę potrzebny nam kod, a później go przeanalizujemy po wpisaniu. No to zacznijmy kodowanie. Oczywiście najpierw musimy dodać klasę i wprowadzić kod naszego stosu. Zaczynam od dodania klasy. Dobrze, napisałem kod, mamy nasz stos gotowy, teraz go omówię. Co tutaj się dzieje? A więc na początku utworzyliśmy sobie klasę MyStack, czyli nasz stos. No i w tej klasie potrzebujemy dwa prywatne pola. To jest pierwsze pole, to jest element stack, czyli to są elementy stosu.
To jest tablica typu Double. Zadeklarowaliśmy sobie ją jako tablicę typu Double, gdzie będziemy przechowywać wszystkie elementy stosu. I druga zmienna również jest prywatna, jest typu Integer i nazywa się Top of the Stack, czyli to jest góra stosu i ta zmienna będzie przechowywać numer elementu, który jest na szczycie stosu, czyli pozycję szczytu stosu, czyli indeks ostatniego odłożonego elementu na stos. Następnie tutaj mamy dwa konstruktory. Zdefiniowaliśmy konstruktor domyślny, bezparametrowy, który wywołuje nasz konstruktor, ten drugi z jednym parametrem, który przyjmuje wielkość stosu, jego pojemność, capacity. A ten konstruktor bezparametrowy po prostu wywołuje ten konstruktor z parametrem i przekazuje mu, że chcemy mieć stos o wielkości 5, o pojemności 5. No a ten konstruktor po prostu tworzy nam taki stos, czyli tworzy nam nową tablicę liczbę double, której wielkość będzie 5, pojemność 5. No i szczyt stosu ustawiamy na minus 1, no bo w tej chwili jest on pusty. Gdy zostanie dodany pierwszy element, no to ta wartość będzie musiała być zwiększona i wtedy będzie się równać 0. Będzie zwiększona o 1 i będzie 0. Następny zwiększony o 1 i będzie 1. I tak po kolei. Dobrze, następnie dodałem tutaj właściwość, która ma tylko getter, to jest właściwość capacity, czyli pojemność, i ta właściwość będzie nam po prostu zwracać wielkość stosu. Następnie mamy dwie właściwości jeszcze, to jest właściwość również, która ma tylko getter, i ta druga też ma tylko getter, i ten pierwszy jest nazwany isEmpty, czyli sprawdzamy, czy stos jest pusty. No i ona będzie nam zwracać wartość logiczną, true lub false. Jeśli szczyt stosu, czyli top of the stack, równa się minus 1, no to znaczy, że stos jest pusty. Wtedy nam zwróci true. W przeciwnym razie zwróci false. Natomiast sprawdzamy tutaj tej drugiej właściwości, czy stos jest pełny. No to sprawdzamy, czy top of the stack równa się pojemności minus 1. No a to dlatego, że jak sobie zadeklarujemy stos na jego capacity, jego pojemność będzie 5, no to z racji, że tablica jest numerowana od 0, czyli jego element 5 będzie miał indeks 4. Dlatego musimy capacity odjąć minus 1, czyli 5 minus 1 to będzie 4. I jeśli indeks tego elementu w tablicy będzie 4, to będzie równał się pojemności minus 1 i to będzie oznaczać, że stos jest pełny. Dobrze. No to mamy wytłumaczone te trzy właściwości. No i następnie mamy dwie metody. Jedna metoda to jest do zapisu elementu na stos, a druga jest do odczytu. No i tutaj, żeby zapisać element na stos, no to metoda przyjmuje ten element, który jest oczywiście typu double, no bo tablicę sobie zadeklarowaliśmy jako double, czyli mamy element typu double. No i na początku sprawdzamy, czy przypadkiem stos nie jest pełny. Czyli wywołujemy getter is full. Jeśli stos jest pełny, czyli jeśli zwróci true, no to wyświetlamy po prostu komunikat, że stos jest pełny i nie można dodać elementu. A dokładnie wyświetlamy tu komunikat, stos jest pełny i element nie został dodany. Następnie w przeciwnym wypadku, jeśli stos nie jest pełny, no to dodajemy ten element. Czyli jak mamy naszą tablicę elementów stosu, na początku ona była ustawiona na szczyt stosu na minus 1, no to my teraz tutaj sobie dodajemy element i jako indeks odwołujemy się do szczytu stosu, czyli do minus 1, ale najpierw indeks tego elementu zwiększamy o 1, czyli minus 1 plus 1, bo inkrementujemy, to będzie 0. I do elementów, do naszej tablicy elementy stosu pod indeks 0 wpisujemy pierwszy element. Gdy będzie to kolejne dodanie, no to znowu ta wartość szczyt stosu zostanie zwiększona najpierw o 1, czyli będzie 1, potem 2 i 3. I dopiero jak zostanie zwiększona, no to wtedy dodajemy ten element do naszej tablicy pod ten indeks. Czyli dodajemy sobie element pod odpowiedni indeks, no i następnie wyświetlamy komunikat, że element został pomyślnie dodany. Bardzo proste.
Dobrze, czyli w ten sposób realizujemy sobie dodawanie elementów na stos, dokładnie zapis tego elementu, a teraz zrobimy sobie tutaj odczyt. I mamy metodę readElement, która służy do odczytu elementu, czyli czytaj element. No i tutaj, żeby odczytać element, no to najpierw musimy sprawdzić, czy stos nie jest pusty. Jeśli stos jest pusty, bo właściwość isEmpty nam zwróci true, że jest pusty, no to wtedy zwracamy komunikat, że stos jest empty, stag is empty, czyli stos jest pusty i zwracamy 0. Natomiast jeśli stos nie jest pusty, no to po prostu pobieramy element z naszej tablicy o tym indeksie, który jest szczytem stosu. A następnie musimy zmniejszyć ten indeks o 1, dlatego tutaj wykonujemy dekrementację, czyli minus, minus. No i te dwie metody, zapisz element i czytaj element, to są nasze główne metody działania naszego stosu. Oprócz tego dodałem jeszcze dwie dodatkowe metody, gdzie możemy sprawdzić element, który jest na szczycie stosu. Po prostu jak gdyby sobie go podejrzeć. No i oczywiście ta metoda zwraca double również. No i na początku sprawdzamy, czy stos nie jest pusty. Jeżeli jest pusty, no to tak samo zwracamy komunikat, że stos jest pusty. Zwracamy 0, a jeśli stos nie jest pusty, no to zwracamy ten element o tym indeksie. No ale nie robimy tutaj dekrementacji, no bo nie zdejmujemy tego elementu. Po prostu go tylko podglądamy. Element nie jest usuwany. No i następnie mamy metodę display all, czyli wyświetlę wszystko, co jest w stosie. No i tutaj również sobie na początku sprawdzamy, czy stos nie jest pusty. Jeśli jest pusty, no to wyświetlamy komunikat, że jest brak elementów do wyświetlenia. No elements to display. A jeśli jest wszystko w porządku, no to wyświetlamy, korzystając z pętli, wyświetlamy wszystkie elementy naszego stosu. No i nasza pętla tutaj przechodzi od góry stosu, czyli od szczytu, wyświetla elementy od szczytu, no bo elementy ze stosu powinny schodzić od szczytu. No i tutaj od szczytu, czyli najpierw ten najwyższy element jest podstawiany pod licznik pętli, no i jest wyświetlany. Następnie jest sprawdzane, czy ten licznik jest większy od minus 1, no bo wiemy, że indeksy tablicy są od 0 w górę, czyli musi być większy od minus 1, czyli maksymalnie może być 0, żeby przejść przez wszystkie elementy. No i po każdej iteracji zmniejszamy sobie ten indeks, no bo idziemy od szczytu. No a tutaj wyświetlamy element, wyświetlamy jego numer i wyświetlamy ten element. A dlatego tu mamy i plus 1, no bo są numerowane od zera w tablicy, no a dla użytkownika no to nie chcemy, żeby było wyświetlane od zera, no bo użytkownik to pierwszy element, to jak chce, żeby był widoczny, to nie chce, żeby to był widoczny, że pierwszy element to jest zerowy element, tylko pierwszy element to jest pierwszy, drugi to jest drugi, dlatego musimy sobie tutaj dodać 1. No i w tym momencie mamy utworzony nasz własny, pierwszy, bardzo prosty stos. Jest on bardzo prosty, no i nie ma on dużo kodu sprawdzania. No tu jest trochę kodu, że jest sprawdzane, czy to przy zapisie, czy nie jest pełny, przy odczycie, czy nie jest pusty, przy pobraniu elementu, czy nie jest pusty, przy wyświetleniu, czy nie jest pusty, ale tego sprawdzania i tych zabezpieczeń oczywiście w prawdziwym stosie byłoby jeszcze więcej, no ale myśmy stworzyli sobie tutaj taki nasz prosty stos na potrzeby tego naszego kursu. I ten nasz stos nam wystarczy i on będzie dla nas działał. No to teraz jak mamy nasz stos, to teraz przetestujmy nasz stos. Utworzyliśmy naszą pierwszą własną kolekcję, nasz własny stos i teraz napiszemy kilka testów jednostkowych dla naszego stosu, aby udowodnić, że nasz stos działa. I teraz napiszę potrzebny nam kod i przeanalizujemy go po wpisaniu. Oczywiście musimy zacząć od dodania projektu testów, a potem będziemy pisać testy. No to teraz przejdę do działania i dodam projekt testów jednostkowych.
Dobrze, dodałem nasz pierwszy test. A więc zacząłem od dodania nowego projektu, testów jednostkowych, no i następnie dodałem referencję do naszego projektu z naszym stosem. Ja dodałem to poprzez tutaj rozwinięcie i tutaj miałem możliwość dodania referencji. Można też po prostu zaznaczyć sobie tutaj od razu na referencję, dodać add reference. I wtedy tutaj on nie jest zaznaczony i się dodaje referencję. Referencja jest dodana, no i teraz w naszym teście możemy korzystać z naszej klasy nasz stos, czyli mój stos. No i teraz pierwszy test, jaki utworzyłem, no to chcę sprawdzić, czy nowy stos jest pusty. No i nazwałem test, że nowy stos jest pusty. No i tworzymy sobie nowy stos. Tutaj mamy zmienną stack, tworzę nowy stos, no i następnie dokonuję sprawdzenie, gdzie korzystam z assert i is true. I teraz wywołuję stack i wywołuję właściwość is empty, czyli chcę sprawdzić, czy stos jest empty. Jeżeli stos jest empty, no to zwróci true. Jeśli zwróci true, no to tu znaczy, że jest true, is true, czyli test przejdzie. No i potwierdzi to, że każdy nowo tworzony stos jest pusty. No to teraz możemy uruchomić nasze testy jednostkowe. Możemy przejść do testów i zrobić run all tests. Dobrze, nasze testy się uruchomiły. One są tutaj schowane, no to musimy sobie otworzyć te okienko. Mamy test Explorer, no i widzimy, że nasz test przeszedł. Czyli jest to prawda. Gdy jest tworzony nowy stos, jest on pusty. No bo tak sobie stworzyliśmy nasz stos, że w momencie tworzenia tego stosu, jak jest konstruktor bezparametrowy, tak jak ten, co my tutaj przekazaliśmy, no to bezparametrowy konstruktor wywołuje ten konstruktor i przekazuje pojemność capacity na 5. No i jest tworzony nowy stos o pojemności 5 i szczyt stosu jest ustawiany na minus 1. No i jak sobie sprawdzimy, czy jest empty, wywołujemy is empty. No i jeżeli szczyt stosu jest ustawiony na minus 1, no to jest zwracane true, czyli stos jest pusty. No i tak też się dzieje w naszym teście. Działa prawidłowo. Nowy stos, nowo utworzony stos jest pusty. No to teraz dodamy sobie kolejny i teraz sobie sprawdzimy, czy stos czterech elementów jest pełny po dodaniu czterech elementów. No i ja teraz napiszę ten test, a później go omówimy. Dobrze, dodałem teraz drugi test, który nazwałem for element stack is full after add for element, czyli stos czterech elementów jest pełny po dodaniu czterech elementów. No i sobie tworzymy stos czterech elementów, podajemy capacity na 4, dodajemy cztery elementy, zapisujemy do naszego stosu cztery elementy, używamy write element, zapisujemy cztery elementy. No i następnie dokonujemy sprawdzenie assert is true, no i sprawdzamy, czy stack jest pełny, czyli korzystamy z metody is full. Jak sobie zobaczymy is full, no to stos jest wtedy pełny, gdy szczyt stosu jest równy pojemności minus 1, no bo tablica jest indeksowana od 0. Teraz możemy uruchomić nasze testy jednostkowe jeszcze raz i sprawdzić, czy nasz test przechodzi. No to uruchommy wszystkie testy. W tym momencie testy się uruchomiły, no i widzimy, że to prawda. Po dodaniu czterech elementów na stos, stos jest pełny. No to dodamy sobie teraz kolejny test i teraz sobie przeprowadzimy test, czy ostatni element, który jest umieszczony na stosie, pierwszy z niego schodzi. No bo tak jak powiedziałem, stos działa na zasadzie kolekcji LIFO. Last in, first out, czyli ostatni element odłożony na stos, pierwszy z niego schodzi. No i teraz sobie sprawdzimy to, czy tak jest w przypadku naszego stosu. No i ja teraz dodam odpowiedni kod.
Dobrze, wprowadziłem potrzebny kod i ten test sprawdza, czy last in, first out, czyli czy ostatni element wprowadzony na stos, zapisany na stos, pierwszy z niego schodzi. Czyli tworzymy sobie stos czteroelementowy, tutaj sobie tworzymy cztery wartości double, no i dodajemy te cztery elementy na stos. No i teraz robimy porównanie, czy wartość czwarta to będzie pierwszą wartością, którą bierzemy ze stosu. No i w sumie te sprawdzenie by nam wystarczyło. No ale ja sobie tutaj dodałem jeszcze te kolejne, aby potem sprawdzić, czy wartość trzecia to jest kolejny, druga to jest kolejny i wartość pierwsza to jest ostatni element. No i jeszcze sobie dodałem na koniec, czy rzeczywiście stos jest pusty. No i teraz możemy uruchomić wszystkie nasze testy i potwierdzić, że to jest prawda. A więc wszystkie nasze testy przechodzą i to jest prawda. Ostatni element, który jest zapisywany na stos, pierwszy jest z niego odczytywany. Czyli ostatni, który jest odłożony, pierwszy z niego schodzi. I jeszcze jak się pisze testy, to dobra praktyka jest podzielić sobie testy na takie trzy sekcje. Trzy razy A. Arrange, Act i Assert. I ja teraz tutaj to zrobię. Pierwsza sekcja to jest Arrange. Napiszemy sobie komentarz. Arrange. Arrange to znaczy przygotuj test. No i my tutaj przygotowujemy test, tworzymy stos i przygotujemy wartości, które chcemy wstawić. Następna sekcja to jest Act. Act, czyli tutaj jest działaj. No i tutaj dodajemy elementy na stos. No i trzecia sekcja, trzecie A, to jest assert. Assert, czyli potwierdź test. No i my tutaj potwierdzamy ten test. Oczywiście te sekcje możemy sobie dać również do naszych wcześniejszych testów. Tutaj jest on przygotowany, tutaj jest on przygotowywany, następnie akt jest tutaj, tutaj właściwie nie ma akt, no bo my tu nic nie robimy, bo ten test nic nie dodaje, po prostu sprawdzamy, że jak się utworzy, jest pusty. Tutaj dodajemy elementy, to jest tutaj akt. No i jeszcze assert, czyli sprawdzenie, potwierdzenie testu. No i tutaj mamy assert. No i tutaj mamy assert. I każdy test powinien się składać z takich trzech części, trzy razy A. Arrange, act, assert. Dobrze, teraz dodamy kolejny test. To będzie już ostatni test dla naszego stosu i sprawdzimy, czy element wyjściowy jest na szczycie stosu. Dobrze, dodałem ostatni test. Teraz sprawdzamy, czy output element is top of the stack, czyli element wyjściowy jest na szczycie stosu. Czyli ten, co ostatnio dodaliśmy, czy jest na szczycie. No, tworzymy sobie stos o pojemności 10 elementów. Dodajemy sobie do niego 5 elementów, 5 liczb, 1, 2, 3, 4, 5. No i ostatnim elementem, który został zapisany, dodany, jest element 5, czyli 5 to jest ten element wyjściowy i on powinien być na szczycie stosu. Czyli sprawdzamy, czy 5 i to jest ten element wyjściowy, czyli wywołujemy metodę check element, no bo check element to jest metoda, która sprawdza to, co jest na szczycie stosu, czyli sprawdza naszą tablicę double i pobiera, podając indeks szczytu elementu stosu. No i tak to sprawdzamy. I teraz, żeby potwierdzić, czy to działa, musimy uruchomić wszystkie nasze testy. No i widzimy, że to jest prawda. Element wyjściowy jest na szczycie stosu. Dobrze, także myślę, że starczy testowania naszego stosu. Oczywiście, jak ktoś chce, może sobie jeszcze potestować, ale teraz czas już na przejście dalej i już użycie naszego stosu w aplikacji. Mamy nasz własny stos,
który przetestowaliśmy i teraz ten nasz własny stos wykorzystamy w naszym programie. Przechodzimy do naszej głównej klasy program, do metody main, no i tutaj wykorzystamy nasz własny stos. I teraz napiszę potrzebny nam kod i przeanalizujemy go po wpisaniu. Dobrze, a więc używamy teraz naszego stosu. Czyli deklarujemy sobie tu zmienną stos, tworzymy nowy stos. No i tutaj mamy interfejs użytkownika, czyli najpierw czyścimy sobie konsolę, potem wyświetlamy, że to będzie menu i pozycję menu. Pierwsza linia to, że chcemy, jak wybierze użytkownik jedynkę, to że zapisze element, dwójkę to odczyta, trójkę to sprawdzi element, czwórkę to wyświetli wszystko, a piątka to koniec programu. No i pytamy użytkownika, dokonaj wyboru, co chcesz zrobić. No i jak użytkownik wprowadzi którąś z tych liczb, no to w zależności od tego, jaki to jest wybór, no to tą liczbę sobie parsujemy to, co wprowadził, parsujemy sobie to na integer i przypisujemy do zmiennej choice. No i teraz, jeżeli użytkownik w switchu, jeżeli użytkownik dokonał wyboru, jeżeli jest to jeden, no to wyświetlamy użytkownikowi komunikat wpisz element, aby użytkownik wpisał element. No i jak użytkownik wpisuje element, no to my go znowu sobie parsujemy, odczytujemy console readline, no i używamy parse, parsujemy go do double, no i tutaj mamy zmienną value. Parsujemy to, co wpisał, do zmiennej value, no i jeśli to jest poprawna liczba, no to poprawna liczba double, no to ją dodajemy na stos, wpisujemy do stosu jeśli i wychodzimy ze switcha. Jeśli użytkownik wybrał 2, no to wyświetlamy komunikat, że ten element został przeczytany, no i pokazujemy, jaki element, czyli odwołujemy się stack, read element, odczytujemy ten element. Jeśli 3, no to sprawdzamy ten element, czyli element na wyjściu, to no i wyświetlamy, korzystając z check element. 4, no to po prostu wyświetlamy wszystkie elementy, wywołujemy metodę display i break, no i 5, no to użytkownik chce zakończyć program. No to wywołujemy environment exit, podajemy kod wyjścia 1, no i wychodzimy. No a jeżeli użytkownik nie wybrał żadnej z tych 5 wartości, no to dajemy komunikat, że dokonał niewłaściwego wyboru. No i tutaj naciśnij enter, aby wrócić do menu. Dobrze, i teraz możemy uruchomić nasz program. Nasz program teraz się uruchomił, no i mamy menu i mamy możliwe wybory. Albo możemy zapisać element, odczytać element, sprawdzić element, wyświetlić wszystkie, albo zakończyć program. No i teraz dokonaj wyboru, co chcesz zrobić. Wybieramy jedynkę, że chcemy zapisać element, podajemy element do zapisu, że to będzie na przykład 11, enter. Mamy komunikat, że element został dodany. No i naciśnij Enter, aby wrócić do menu. No i naciskamy Enter i nie wracamy do menu i no wychodzimy. No a to dlatego, no bo w tej chwili nasz program się zakończył,
Ażeby wrócić do menu i cały czas móc robić tą interakcję, no to musimy oczywiście tutaj skorzystać z pętli. Musimy to wszystko zrobić w pętli. No i tutaj dodamy sobie teraz pętlę, pętla while, która będzie cały czas miała warunek true i to wszystko musimy sobie teraz wrzucić do pętli. Czyli wycinamy sobie to stąd, no i to wszystko musi być w pętli. Wklejamy to do pętli, no i teraz jak uruchomimy program, to teraz to będzie działać w pętli. Nasz program się uruchomił, no i dokonujemy, chcemy zapisać element. Dokonaliśmy wyboru, wybieramy jeden, teraz jaki element zapisujemy? No niech będzie jeden. Element został dodany z sukcesem, naciskamy Enter. No to dalej chcemy dodawać, dodajemy dwa, dodany. No to jeszcze trzeci element, dodany, no to jeszcze jeden. Dodajemy czwarty, dodany, jeszcze jeden, piąty, jeszcze jeden, szósty. No i przy dodaniu szóstego elementu, przy próbie zapisu szóstego elementu, mamy komunikat, że stos jest pełny i element nie został dodany. No i możemy wrócić do menu. No i teraz możemy sprawdzić na przykład, jaki element jest na górze. Czyli wybieramy 3. Wybieramy 3 i na górze jest element piąty. Dobrze, no to teraz wracamy do menu i możemy skorzystać z 4 i wyświetlić wszystkie elementy. No i mamy wyświetlone wszystkie elementy. No i widzimy, na górze stosu jest element 5 o wartości 5, potem 4, 4, 3, 2, 2, 2 i 1, 1. No widocznie tutaj dodałem 2, a nie 3. No dobrze, no ale mamy 5 elementów, stos jest pełny, stos bardzo dobrze działa. No to teraz wróćmy do menu i możemy na przykład odczytać element. Odczytujemy, czyli wywołujemy 2 i teraz mamy komunikat, że element został odczytany, to jest 5. Ten element został odczytany, no i ten element automatycznie został zdjęty ze stosu. Teraz jak będziemy chcieli wyświetlić elementy, to już tego elementu nie ma. Zdejmijmy kolejny, czwarty. Zdejmijmy następny, zdjęliśmy. Zobaczmy, jakie są elementy. Zostały ostatnie 2. No to zdejmijmy jeszcze raz. 2 została zdjęta, zdejmijmy jeszcze raz. 1 została zdjęta, zdejmijmy jeszcze raz. Stos jest pusty. Żaden element nie został odczytany. Element odczytany 0. No nic nie zostało odczytane, bo stos jest pusty. Jak chcemy wyświetlić teraz elementy? Nie ma elementów do wyświetlenia. Oczywiście możemy sobie dodawać, znowu dodać, wyświetlić wszystkie, mamy 3 elementy. Także stos nasz działa bardzo dobrze. Możecie sobie go jeszcze popróbować, pobawić się. To jest bardzo ciekawe, mam nadzieję. Dobrze, to zamknijmy naszą aplikację i wróćmy do naszego kodu. No i teraz możemy tutaj zrobić w naszym kodzie taką małą refaktoryzację naszego kodu w tym programie. Jak zapewne zauważamy, ta nasza główna metoda jest tutaj zbyt długa, ta nasza metoda main. W rzeczywistości ona ma kilka obowiązków. Tutaj wyświetlamy menu, tutaj poniżej, tutaj pracujemy z wyborem, jaki dokonał użytkownik. No a tutaj można powiedzieć, wracamy do menu. No to teraz zróbmy sobie refaktoring tego kodu. Dobrze, to teraz, żeby zrobić refaktoring tego kodu, zaznaczamy, to jest nasze wyświetlanie naszego menu, zaznaczamy i możemy tutaj tą żaróweczkę i zrobić extract method, albo możemy zaznaczony kod kliknąć prawym Quick Action and Refactoring i możemy zrobić również Extract Method, albo możemy, mając zaznaczony kod, przejść do menu i tutaj wybrać Refactor Extract Method, obojętnie co wybierzemy. Najszybciej to jest oczywiście zaznaczyć, wybrać Extract Method, no i teraz nazwę tej metody, jaka ma być. No to oczywiście to jest display menu. Display menu,
no bo to jest wyświetlenie menu. No i robimy zastosuj. No i mamy tą metodę już wydzieloną. Mamy ten kod z metody main wydzielony do osobnej metody. No to teraz wydzielmy sobie ten kod, który odpowiada za pracę z wyborem użytkownika. No to również możemy sobie tutaj kliknąć tym razem ekstrakt metod. No i teraz to będzie pracuj z wyborem work with choice. No i klikamy zastosuj. No i wydzieliliśmy drugą metodę. No i jak widzimy, tu mamy wyświetlenie menu, tu mamy work with choice. Najlepiej sobie dać to niżej, tak jak jest w kolejności. I damy sobie to tutaj poniżej po menu. Tak. Tak jest bardziej intuicyjnie. No i jeszcze teraz wydzielimy sobie kod tej trzeciej metody. Skorzystam tym razem z tego. Ekstrakt. No i tu będzie powrót do menu, czyli back to menu, enter. No i mamy wydzielone trzy metody. No i tą metodę również sobie dam na sam koniec, bo ona jest ostatnia i daję sobie tu. Możemy sobie teraz to ładnie pozwijać, te metody. Mamy te trzy metody, kod został wydzielony do trzech metod, zrobiliśmy refaktoryzację, a w naszej głównej metodzie jest tylko tyle kodu, czyli jest wyświetlenie menu i to, co użytkownik wybierze, jest przechowywane w zmiennej choice, zmienna choice i nasz stos jest przechowywany do pracuj z wyborem użytkownika, gdzie w zależności od wyboru jest albo zapisywany element, albo odczytywane, albo sprawdzane, co jest na szczycie, albo wyświetlane, albo kończenie aplikacji, albo wyświetlanie komunikat, że jest błędny wybór. No i na końcu jest powrót do menu, czyli ponownie naciśniemy Enter i wracamy do menu i ponownie jest wyświetlany użytkownikowi ekran z menu, no bo pętla wykonuje kolejną interakcję. I tak w kółko. No i teraz możemy to sprawdzić, czy to nadal prawidłowo działa. Uruchamiamy nasz kod ponownie. Nasz kod się uruchomił. Możemy dodać coś do stosu. Możemy dodać coś jeszcze raz. Dodaliśmy. Możemy teraz sprawdzić, co jest na szczycie. Jest 3. Możemy wyświetlić. Wszystko się zgadza. No i możemy nacisnąć 5 i zakończyć program. No i dobrze. Jak widzieliśmy, nasz stos działa na nasze potrzeby bardzo dobrze. Jest on oczywiście bardzo prosty, nie ma dużo kodu sprawdzania poprawności i działa w prostych przypadkach. Na potrzeby tego kursu to wystarczy. Ale mamy również jeden problem z tym naszym stosem. Nasz stos przechowuje tylko typ double. No bo mamy tutaj zadeklarowaną tablicę, elementy naszego stosu, jako tablica double. Czyli nasz stos przechowuje tylko typ double. Nie możemy do naszego stosu dodać elementów na przykład stringów, na przykład bajtów, liczb całkowitych lub jakiegokolwiek innego typu obiektu. Nie możemy dodać. Możemy dodać tylko double. No bo mamy tablicę double i nasz stos pracuje tylko z double. A metoda zapisu elementu write element tutaj akceptuje tylko element double. Metoda odczytu read element zwraca double. Zwraca tylko liczby double. No a chcielibyśmy teraz użyć naszego stosu dla różnych typów obiektów. Chcemy mieć możliwość przechowywania na przykład stringów, intów lub czegokolwiek innego. No i jak teraz mamy to zaimplementować? No i oczywiście istnieje kilka możliwych rozwiązań tego problemu, aby to zaimplementować i porozmawiamy o nich wszystkich i zobaczymy ich zalety i wady. A najlepszym sposobem, aby to zrealizować, są oczywiście nasze typy generyczne, które są tematem tego kursu. I jeśli znasz już typy generyczne, to już na pewno wiesz, jak to zrobić.
Mam nadzieję, że podobał Ci się ten wykład i dziękuję za obejrzenie. Chciałem Ci szybko tylko dać znać, że ten film, który właśnie oglądasz, i to jest mój nowy kurs, który da Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć i czego potrzebujesz o typach generycznych w języku C#, a może nawet trochę więcej. Pokażę Tobie podstawowe zasady, które powinieneś znać o typach generycznych, wyjaśnię, dlaczego istnieją i jakie rodzaje problemów rozwiązują. Następnie zagłębimy się w typy generyczne z perspektywy kogoś, kto musi pisać typy generyczne. Zaczniemy również używać i pisać generyczne interfejsy. Następnie zajmiemy się użyciem parametrów typu ogólnego do generowania poszczególnych bloków kodu, a oznacza to, że przyjrzymy się metodom, delegatom generycznym, a także przyjrzymy się wyrażeniom lambda, metodom rozszerzenia, zdarzeniom i procedurom obsługi zdarzeń, z których wszystkie mogą używać parametrów typu ogólnego, aby można było pisać bloki kodu wielokrotnego użytku. Następnie przyjrzymy się strategiom, których możesz użyć, aby dodać ograniczenia do parametrów typu ogólnego. I na koniec stworzymy interesujący kod z typami generycznymi. Pokażę Ci, jak używać typów generycznych przy pisaniu kodu wykorzystującego refleksję i zbudujemy naszą własną wersję kontenera wstrzykiwania zależności, co będzie niezwykle edukacyjne. A nasz kontener, który zbudujemy, będzie wymagał oczywiście ogólnych parametrów. Możesz skorzystać z tego kursu ze zniżką, klikając w link w opisie filmu. A jeśli nie jesteś zainteresowany, to nie ma problemu. Kontynuuj oglądanie, bo już za chwilę zaczynamy następny rozdział. Jednym z rozwiązań naszego problemu jest teraz umożliwienie naszemu stosowi, aby pracował z typem object zamiast z typem double, ponieważ wszystko w C#, z czym pracujemy, pochodzi od system object. No to zamieńmy teraz double na object. No to możemy sobie teraz nacisnąć Shift Ctrl plus F i możemy wybrać Replace Fill i zamieniamy double na object. No i tutaj wybieramy current dokument w tym dokumencie i naciskamy Replace All. No i w tym momencie zostało zamienionych 5 wystąpień double na object. Możemy teraz to zamknąć. To też możemy zamknąć i jak sobie przechodzimy, no to teraz widzimy. Teraz już mamy tablicę nie double, tylko tablicę object. Następnie widzimy w konstruktorze, teraz już nie jest tworzona tablica double, tylko object. Następnie mamy metodę WriteElement. Mamy tutaj zapisz element i teraz metoda WriteElement, która przyjmowała wcześniej double, teraz przyjmuje object. No a metoda ReadElement, która wcześniej zwracała double, teraz zwraca odwołanie do obiektu object. I tak samo metoda CheckElement, która wcześniej zwracała double, teraz zwraca object. Czyli w tym momencie zmieniliśmy nasz stos, że teraz on nie pracuje z double, tylko teraz pracuje z object. Możemy to zapisać i teraz to, co jest niesamowite, to teraz jeżeli przejdziemy do naszych testów jednostkowych, to możemy je wszystkie uruchomić. W tym momencie uruchamiam wszystkie nasze testy jednostkowe ponownie i widzimy, że wszystkie nasze testy przechodzą. Wszystkie nasze testy działają, co oznacza, że mamy teraz stos, który działa z double lub ze stringiem, jeśli bym chciał użyć na przykład stringa. W rzeczywistości możemy to sprawdzić i użyjmy w jednym z testów stringa. No to powiedzmy, że użyjemy sobie na przykład tutaj. Będziemy używać stringa, czyli teraz do naszego stosu nie będziemy przekazywać double, czyli będziemy przekazywać stringi. Przekazujemy stringi i teraz jak uruchomimy nasze testy, no to nasze testy dalej będą działać, bo w tym momencie nasz stos może pracować z double, może pracować ze stringiem, z integerem, nie ma problemu.
wszystko działa, no bo nasz test pracuje teraz z object. Czyli wygląda na to, że dobrze zaczęliśmy. Ale mamy dwa problemy. Jeden stanie się bardzo oczywisty, gdy próbujemy zrobić coś interesującego z naszym stosem, a drugi problem to ukryty problem, który może powodować, że nasza aplikacja źle działa. I spójrzmy teraz na pierwszy problem. Wewnątrz naszego programu zasadniczo wszystko, co robimy, no to pobieramy dane od użytkownika, i na przykład zapisujemy element na stos, odczytujemy element ze stosu, sprawdzamy, co jest na szczycie stosu, wyświetlamy wszystkie elementy, które są w środku, display all. No i to tutaj wykonujemy, czyli zapisujemy, tutaj odczytujemy, sprawdzamy, co jest na stosie, albo wyświetlamy wszystkie elementy, które są w środku. Więc tak naprawdę nie dbamy o to, co jest w środku. Po prostu chcemy, aby był to ciąg znaków, dzięki czemu możemy go wyświetlić na ekranie. I teraz, gdybyśmy naprawdę pracowali ze stosem od Double, no to prawdopodobnie chcielibyśmy zrobić coś takiego, jak wykonać jakieś obliczenia na liczbach. Powiedzmy, że chcielibyśmy obliczyć sumę liczb znajdujących się w stosie. No to teraz napiszę potrzebny nam kod, napiszę metodę, która to będzie robić i przeanalizujemy ten kod po wpisaniu. Czyli przechodzimy do naszego stosu i dodamy teraz taką metodę tutaj na jego końcu. No i dodałem metodę sum of elements, czyli suma wszystkich elementów, gdzie najpierw sobie deklaruję zmienną suma, gdzie ją ustawiam na 0 dla double, to jest typ double oczywiście, no i wykonuję pętlę, w której sumuję elementy od szczytu stosu aż do ostatniego elementu, czyli do elementu, który jest na samym dole, który był pierwszy dodany, no i każdy ten element sumuje, czyli dodaje do sumy. No i jak widzimy, pojawił się tu pierwszy z problemów. Odczyt wartości, widzimy, nie zwraca teraz już double. Zwraca odwołanie do obiektu, object. I aby zrobić z tego double, no to jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić, no to możemy to zrzutować na double. Czyli powiedzieć, aby to kompilator traktował jako double. Czyli powiemy, że tak, zróbmy sobie to rzutowanie. Double. I teraz nie mamy problemów. I teraz rzutujemy nasz obiekt na double. I teraz mówimy, tak, wiemy, zwracasz odwołanie do obiektu, ale po prostu zmuszamy kompilator, aby to był double. No i widzimy, w tej chwili błędu nie ma. No i teraz możemy wykorzystać obliczanie sumy w naszym programie. No to przejdźmy do naszego programu i wykorzystajmy obliczanie tej sumy. No to ja teraz dodam potrzebny kod i przeanalizujemy go po wpisaniu. Dobrze, dodałem kod, czyli dodałem tutaj kolejny case, case 5, gdzie po prostu obliczamy sumę elementów, czyli suma elementów to, no i wywołujemy tutaj metodę suma elementów i wyświetlamy sumę elementów. No i tak samo w menu dodałem opcję, że użytkownik jak wybierze piątkę, to będzie mu pokazana suma elementów. No to teraz możemy uruchomić program i sprawdzić, czy to działa. No to program się uruchomił. Dodajmy kilka elementów, na przykład
Pierwszy element to będzie 5 dodany, drugi element to będzie 4 dodany i trzeci element to będzie 3 dodany. No i teraz jak wrócimy do elementu, no to możemy skorzystać z 5 i zobaczyć sumę. 5 plus 4 i plus 3, 12. Czyli to działa bardzo dobrze. Dobrze, możemy wyjść z programu, wybierając 6. I patrząc teraz na to, nie jest to tak przyjemne, jak mogłoby być. No bo tutaj mamy nasz stos i tutaj, gdy rzeczywiście stos by zwracał double zamiast odwołania do obiektu, no to nie potrzebowalibyśmy tutaj tego rzutowania. No i kod byłby trochę łatwiejszy do odczytania. No i nie mamy teraz też gwarancji, że dostaniemy double, że tutaj rzutujemy na double, że to zawsze będzie double, ponieważ metoda WriteElement, czyli zapisz element, przyjmuje object, czyli tu może być double, ale może być string lub cokolwiek innego. Akceptujemy prawie wszystko. Wymaga po prostu ta metoda, aby dostać object. I ktoś mógłby powiedzieć teraz i zapisać nie double, tylko zapisać do naszego stosu na przykład string. No i teraz to sobie zrobimy. Na samym początku. Dobrze, i w tym momencie ktoś na samym początku dodaje do naszego stosu string Marcin. A to oznacza, że kiedy aplikacja się uruchomi, uruchommy naszą aplikację. Nasza aplikacja się uruchomiła. Oczywiście możemy sobie dodać element do stosu. Dodajemy. Nie ma problemu. Dodajemy kolejny. Nie ma problemu. Możemy sobie zobaczyć, co jest na szczycie. 5. Nie ma problemu. Możemy wyświetlić wszystkie elementy. Nie ma problemu. Jest Marcin. To, co zostało dodane tutaj, na samym początku, jako string. No i mamy te dwa double. No ale teraz jak wrócimy do naszego menu i będziemy chcieli wyświetlić sumę elementów, czyli wybierzemy 5, no to nasza aplikacja się wywala. Dostajemy wyjątek. No i tutaj po prostu nasza aplikacja rzuciła wyjątkiem rzutowania, ponieważ po prostu próbowaliśmy zrzutować string na double. Po prostu wzięliśmy string i chcieliśmy go zrzutować na double. No, bo nasza aplikacja teraz pracuje, na właściwie nasze stos może pracować z object, czyli z każdym typem obiektu. Ze stringiem, double, z intem i z wszystkimi. No, a nasza metoda suma elementów wymaga, aby tutaj, jak sumujemy, no to chcemy pracować na liczbie double. No i nie możemy zrzutować stringa na double, dlatego dostaliśmy wyjątek. No bo w tym momencie, możemy to zatrzymać, w tym momencie nasz stos działa z objectem na obiekcie. Mamy typ naszej tablicy object i wszystkie metody działają z object. No i teraz jak nasz stos może działać z double, stringiem, intem oraz z innymi obiektami, to w tym momencie on już nie jest typologicznie bezpieczny. No bo może być tutaj, gdzie potrzebujemy double, może być na przykład string lub cokolwiek innego, czego nie można przekonwertować na double. Czyli nie jest on już bezpieczny typologicznie. No i nie jest już tak łatwo pracować w tym momencie. I teraz to, co musimy zrobić, to coś więcej niż tylko rzutowanie tutaj. Samo rzutowanie tutaj nie wystarczy. Będziemy musieli zrobić coś w rodzaju sprawdzania, aby upewnić się, że tak naprawdę pracujemy z double. I teraz ja to zapiszę. Czyli tutaj w tej pętli ja zapiszę kod i go omówię. Dobrze, dodałem potrzebny kod i teraz zanim wykonamy rzutowanie naszego elementu, który jest na stosie, no to odczytujemy sobie najpierw ten element do zmiennej value tutaj, no i następnie sprawdzamy, czy ta wartość odczytana jest typu double. Jeśli ta wartość, którą odczytaliśmy, jest typu double, no to jak jest typu double, no to możemy ją sumować. A jeśli jest to coś innego niż double, no to nie możemy tego sumować, bo dostaniemy wyjątek. I teraz jak uruchomimy aplikację ponownie
Nasza aplikacja się uruchomiła. Możemy dodać. Dodajemy 3. Dodajmy sobie 4. Sprawdźmy, co jest na szczycie 4. Sprawdźmy, jakie są elementy. 3, 4 i Marcin. Tak? No bo Marcin był dodany na początku. No i teraz, jak sobie przejdziemy do menu i będziemy chcieli sumować, no to mamy sumę. 3 plus 4 to jest 7. Aplikacja się nie zawiesza i wszystko działa. Możemy wyjść. No a to dlatego, no bo Marcin nie jest double. No i Marcin nie jest sumowany. No i w tym momencie nie dostajemy już wyjątku. Tak jak powiedziałem, wszystko działa dobrze, no bo tutaj Marcin nie jest sumowany, nie jest rzucany wyjątek, no ale musieliśmy napisać trochę więcej kodu. Więc praca teraz z tym stosem nie jest taka przyjemna. No i tak jak powiedziałem, jest też drugi ukryty problem, o którym wspomniałem. To przejdźmy teraz do wiersza poleceń Visual Studio. To ja teraz zaraz go otworzę. To musi być CMD, Developer Command Prompt. Otworzyłem. Wpisujemy sobie CMD w wyszukiwaniu w Windowsie. No i wybieramy Developer Command Prompt. Uruchamiamy go. I teraz możemy otworzyć narzędzie, które jest zawsze zainstalowane z programem Visual Studio o nazwie ildasm. Otwieramy to narzędzie. To narzędzie nam się tutaj otworzyło. To jest to narzędzie. I za pomocą tego narzędzia możemy przeglądać dowolny plik Excel lub DLL, dowolny typ zestawu skompilowany dla platformy .NET. Więc otwórzmy teraz nasz program, czyli File i Open. Ja teraz otworzę nasz program. Wybieramy naszą DLL-kę. Otwieramy. No i w tym momencie otworzyliśmy nasz program. I teraz jedną z wielu rzeczy, które pokazuje nam ildasm, jeśli zaczniemy kopać w środku, będą instrukcje języka pośredniego w assemblerze. I są to instrukcje dla maszyny wirtualnej wspólnego środowiska uruchomieniowego. I teraz znajdźmy naszą metodę work with a choice, czyli przechodzimy tutaj do naszej klasy programu. Tu mamy metodę work with choice. Możemy ją otworzyć. Otwieramy. Możemy sobie to rozwinąć. I tutaj widzimy, że jest taka linia kodu. Tutaj to jest ta linia, która robi boxing. Boxing double, czyli boxing double, czyli zamienia double na object przed wywołaniem właściwej metody, czyli przed zapisem elementu. I jeśli nie jesteś zaznajomiony z operacją boxing, to krótka wersja tej historii jest taka, że jeśli weźmiemy pod uwagę typ wartości, taki jak double, long, int, to wszystkie typy wartości, gdy weźmiemy typ wartości i spróbujemy z nim współpracować poprzez odwołanie do obiektu, poprzez object, to kompilator C# jest zmuszony przyjąć tą wartość, przydzielić jej miejsce na stercie i skopiować tę wartość na stercie. I operacje boxingu nie są z natury złe, ale problem polega na tym, że większość osób korzystających z naszego stosu będzie miała duży stos. Będzie chciała przechowywać stos na przykład o pojemności 10 tysięcy elementów, 100 tysięcy elementów lub więcej elementów. A kiedy zaczniesz pakować duże ilości takich danych, dużą liczbę elementów, no to możesz napotkać problemy z wydajnością, ponieważ przydzielanie pamięci zajmuje więcej czasu, a potem w końcu będziemy chcieli pracować z danymi, czyli będzie to wymagało operacji rozpakowywania, czyli unboxing, czyli przejścia z object na double. A więc podsumowując, chcielibyśmy uniknąć boxowania, czyli boxing i unboxing, gdybyśmy tylko mogli. No i oczywiście możemy. Istnieje łatwiejszy sposób, aby to zrobić. Teraz pozamykam już to. To nie jest nam potrzebne. Tak więc zapomnijmy o takim podejściu, które zrobiliśmy w tym odcinku, gdzie używamy typu object wewnątrz naszego stosu, gdzie przechowujemy obiekty. Niekoniecznie chcemy tablicy obiektów. Nie chcemy też, aby metoda
write zapisywała object. Nie chcemy też, aby nasza metoda readElement zwracała object, czy nasza metoda checkElement zwracała object. Nie chcemy. I teraz to rozwiąże nasze oba problemy, które widzieliśmy w tym odcinku. I teraz zamienię z powrotem nasz stos, aby pracował na double. I usuniemy również metodę sumOfElements. No to zamieńmy to na double i usuńmy tą metodę. Dobrze, zamieniłem nasz stos z powrotem, żeby pracował z double. Mamy tablicę double, tu jest tworzona tablica double, write element pracuje z double, read element zwraca double, check element zwraca double i nie mamy metody sumowania elementów, ponieważ jej nie potrzebujemy. No bo my chcemy teraz mieć silne typowanie. Chcemy przechowywać w każdym stosie tylko ciąg znaków, string, no to będziemy przechowywać tylko stringi. Chcemy mieć double, no to będziemy mieć stos, który będzie przechowywał tylko double. Chcemy mieć int, to będziemy przechowywać tylko int w naszym stosie. Chcemy, żeby nasz stos był silnie typowany i żeby przechowywał konkretny typ elementu. Czy to double, czy to int, czy to string. Chcemy uniknąć boksowania, operacji boxing i unboxing. I w następnym odcinku wypróbujemy inne podejście, jak możemy to zrealizować. I teraz tutaj w naszym programie nie musimy się już martwić o rzutowanie, gdy mieliśmy metodę sumowania elementów, kiedy sumowaliśmy liczby. Teraz już nie musimy się o to martwić, bo pracujemy z double, to gdybyśmy mieli tą metodę, no to nie musielibyśmy rzutować. Niepotrzebny byłby operator. I nie ma szans na przypadkowe dodanie stringa, no bo to byłoby błędem kompilatora. Ale są teraz miejsca, takie sytuacje, można powiedzieć, w których chcielibyśmy użyć innego stosu. Na przykład mamy stos, tutaj jest nasz stos dla double, ale chcielibyśmy użyć stosu do przechowywania stringów, czyli ciągów tekstowych. No i teraz mógłbym wymyślić jakiś wymyślny sposób do zrobienia tego, na przykład z dziedziczeniem. No ale powiedzmy sobie szczerze, śpieszy mi się trochę i nie chcę opublikować tego filmu przed końcem roku. Chcę to zrobić szybciej i teraz użyjemy już dobrej, wypróbowanej techniki programowania, znanej jako kopiuj-wklej. Więc teraz wezmę sobie naszą klasę stosu, którą mamy tutaj i skopiuję ją, a następnie wkleję tutaj w tym samym pliku. To teraz to zrobię. Dobrze, w tym momencie skopiowałem naszą klasę. Oczywiście powinienem utworzyć nowy plik i mieć tylko jedną klasę na jeden plik C#. Ale jak mówię, śpieszy mi się. No i teraz zamienimy nazwę tej klasy, bo nie możemy mieć dwóch takich samych nazw i nazwijmy ten stos, że to będzie mój stos string. Mój stos string, tak? No i teraz muszę po prostu sprawić, by nasz stos działał ze stringami. Dokonam teraz potrzebnych zmian i zaraz o nich opowiem. Dobrze, czyli zmieniłem nasz stos, żeby pracował ze stringiem. Czyli teraz nasz stos potrzebuje mieć tablicę stringów. Oczywiście musiałem tutaj zmienić nazwy konstruktorów, aby odpowiadały nazwie klasy, to jest oczywiste. No i teraz chcę oczywiście, żeby metoda writeElement przyjmowała string, metoda readElement, żeby zwracała string, skoro ma zwracać string, to tutaj jeśli stos jest pusty, no to zwraca string empty. No i metoda checkElement, żeby zwracała string. No i tutaj nie 0, tylko string również empty. Dobrze. No i voilà. Mamy teraz stos, który działa ze stringiem.
Tu mamy stos, który działa z double, a tu mamy stos, który działa stringiem. Mamy dwa stosy. Ale właśnie przypomniałem sobie, że potrzebujemy również takiego stosu, który będzie działał z liczbami całkowitymi, z intami. No i na szczęście dzięki dzisiejszym komputerom możemy skopiować tą klasę jeszcze raz i przerobić się nasz stos, żeby pracował z intami. Czyli nie będzie tablicy stringów, tylko będzie tablica intów, nie będzie pobierał stringa tylko int, nie będzie zwracał stringa tylko int i tutaj, gdy sprawdzamy, też nie będzie zwracał stringa tylko int. No i gdybyśmy potrzebowali, żeby pracować z boolem, to by było tak samo, czy z jakimś innym typem. Musielibyśmy zamienić te typy. No ale oczywiście możemy tak kopiować i wklejać tyle klas, ile potrzebujemy, no ale to nie jest dobre rozwiązanie. To jest bardzo złe rozwiązanie. Bardzo, ale to bardzo złe rozwiązanie, bardzo zła praktyka. Tak nigdy nie powinniśmy robić. To nie jest żaden wzór programowania, żadna technika programowania. To jest antytechnika programowania. Tak nigdy nie robimy. To jest jak zła karma. Zawsze wraca. Będziemy tym zawsze prześladowani. Nigdy tak nie robimy. Pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie robić kodu, nie robić nowych rozwiązań poprzez kopiuj, wklej, bo to jest złe rozwiązanie. I gdy zmodyfikujemy na przykład jakiś nasz kod w jednym miejscu, bo dostaliśmy czy jakieś rozwiązanie troszkę się zmieniło i musiało zostać zastosowana jakaś poprawka, no to wtedy my wprowadzimy zmianę w naszej klasie mój stos, no bo tam nastąpiła poprawka. Ale już nie będziemy pamiętać, że my mamy klasę mój stos string, mój stos int. Możemy o tym zapomnieć. Przynajmniej o jednym stosie możemy zapomnieć na przykład i tam nie wprowadzimy tej poprawki. A ona tam również powinna być. No ale przez to, że kopiowaliśmy nasz kod, no to byśmy musieli w każdym z tych klas, którą skopiowaliśmy, w tym kodzie, który skopiowaliśmy, musielibyśmy wprowadzić tą poprawkę. No i możemy w jakimś kodzie o tej poprawce zapomnieć po prostu. No i tak się nigdy nie robi. To jest złe rozwiązanie, to jest duplikowanie kodu. A w naszych aplikacjach nigdzie nie powinniśmy mieć zduplikowanego kodu. To jest bardzo zła praktyka. Zapamiętajcie sobie to. I teraz to, co naprawdę musimy zrobić, to zachować całą naszą logikę zarządzania stosem. Całą tę logikę, która manipuluje stosem, chcemy ponownie użyć do zarządzania stosem. Czy to dla stringów, czy to dla double, czy to dla intów, czy to dla jakichś niestandardowych obiektów, po prostu do wszystkiego. No i teraz, jeśli pamiętasz, co tutaj zrobiłem podczas kopiowania tego stosu, no i zasadniczo, co ja tutaj musiałem zrobić, to musiałem przejść przez klasę i po prostu zmienić główny typ tej klasy. Wyszukać i zamienić wszystkie double i zastąpić je stringiem. I tak powstał nowy stos, który pracował ze stringiem. No i to jest dokładnie to, co typy generyczne mogą dla nas zrobić. Nie musimy my tego zrobić, typy generyczne to dla nas zrobią. Pozwalają nam sparametryzować nasz typ danych, dzięki czemu nie musimy tutaj zatwierdzać określonego typu w czasie kompilacji. Takiego jak string lub double. Zamiast tego będziemy mieć po prostu symbol zastępczy. I tutaj nie musimy określać typu, czy to będzie double, czy to będzie string, tylko możemy wprowadzić symbol zastępczy t. I teraz mamy tablicę elementów stosu, to jest symbol zastępczy, jest to tablica od t. Nazywamy to t dla typu, a faktycznie ten typ ustalimy jakiś czas później, po kompilacji. I teraz cofniemy się i spojrzymy na tę koncepcję typów generycznych. Typy generyczne wprowadzono do języka C# wraz z jego wersją drugą specyfikacji C# i celem ich było umożliwienie nam ponownego użycia większej ilości kodu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa typów,
i to jest bardzo ważne. I teraz, podobnie jak nasza własna klasa stosu, chcemy ponownie użyć kodu i nadal będziemy w stanie tworzyć stosy, które mogą współpracować z określonymi typami, takimi jak string, integer, double lub nasze własne obiekty domeny, takie jak obiekt na przykład klasy klient, klasy samochód czy jakiejś innej. I działa to w ten sposób, że będziemy mieć symbol zastępczy dla typów wewnątrz naszego kodu, a klient klasy, czyli kod używający naszej klasy, może wybrać typ, gdy utworzy instancję naszej klasy. Czyli możemy utworzyć instancję jednego obiektu stosu, która może przechowywać tylko liczby całkowite na przykład, i inny obiekt stosu, który może przechowywać na przykład tylko ciągi znaków, tylko stringi. I oba te stosy będą typologicznie bezpieczne, no bo jeden stos będzie przechowywał stringi, a drugi stos będzie przechowywał liczby całkowite. I nie będziemy w stanie dodać stringa do stosu liczb całkowitych i nie będziemy również w stanie dodać liczby całkowitej do stosu stringów. To będzie powodować błąd kompilatora. I typy generyczne są bardzo popularne w kolekcjach i strukturach danych, takich jak listy, słowniki i tym podobne. A algorytm wewnątrz pozostaje taki sam, ponieważ prawdziwym kodem w tych strukturach danych jest kod do zarządzania samą strukturą danych. Tak naprawdę to nie obchodzi nas, jaki typ obiektów przechowujemy w środku. Przechowujemy na przykład w naszym stosie, który musi zarządzać swoim własnym stanem wewnętrznym, wewnętrznymi wskaźnikami. Nas to nie obchodzi. I nie obchodzi, jak ten stos czyta i zapisuje dane. Dane o silnym typie. I robi to bez kar za wydajność, gdyż nie ma czegoś takiego jak boxing. Czyli wewnętrzny algorytm pozostaje taki sam, niezależnie od typu danych, na jakim pracuje. I składniowo sposób ten polega na dodaniu do klasy parametru typu ogólnego. I parametr wchodzi do nawiasów kątowych. I możemy mieć więcej niż jeden parametr typu, jak zobaczymy w następnych rozdziałach, ale na razie potrzebujemy tylko jednego parametru, czyli mamy jedno T w nawiasach kątowych przy nazwie klasy. I często zdarza się, że parametr typu nazywa się T. T dla typu i traktujemy to jako parametr dla definicji klasy. I T może sparametryzować typ, który używamy wewnątrz. Więc zamiast powiedzieć, że potrzebujemy tablicy double, no to możemy powiedzieć, że potrzebujemy tablicy od T, gdzie T jest parametrem typu przekazanym do naszej klasy. A sposób, w jaki teraz odczytamy nazwę klasy, to jest stos od T. A dokładnie tutaj to jest myStack od T. To nie jest tylko myStack, to jest myStack od T. No i ten parametr potem wykorzystujemy przy tablicy, tworzymy tablicę od T i wykorzystujemy dalej w naszej klasie, czy to przy metodzie zapisu, czy to przy metodzie odczytu. Do metody zapisu writeElement dodajemy element, który jest typu T, a metoda odczytu readElement zwraca element, który jest typu T. No a później ten parametr jest określany w momencie, gdy używamy tego stosu. Gdy tworzymy nowy stos, no to określamy, czy to ma być double, czy to ma być string, czy to ma być cokolwiek innego. Ale najlepiej spójrzmy na to teraz w naszym kodzie i zobaczmy, jak tego używać. Dobrze, wracamy do naszego kodu i teraz w programie Visual Studio próbujemy użyć tutaj tego T do zdefiniowania naszej tablicy elementów stosu. Chcemy tablicy od T. No i w tej chwili, co widzimy, mamy błąd kompilatora. Jest to podkreślane na czerwono, ponieważ nie mamy parametru typu ogólnego w naszej klasie. No to teraz go dodamy. Czyli tak jak widzieliśmy na slajdzie,
musimy tutaj określić ten parametr ogólny. Czyli teraz tworzymy, że to jest my stack od t. No i widzimy, teraz już tu nie ma problemu. Już to zniknęło. Dodaliśmy ten parametr do naszej klasy i teraz tego parametru możemy używać w całej definicji klasy. No i użyliśmy go już tutaj przy deklarowaniu naszej tablicy, a teraz zmodyfikujemy naszą klasę, aby używała parametru typu ogólnego. Czyli tutaj, gdzie mamy double, oczywiście używamy t. Następnie mamy metodę writeElement. No to teraz przekazujemy element jako typ t. Następnie mamy readElement. No to metoda readElement nie zwraca double, tylko w tej chwili ma zwracać t. Tak samo metoda checkElement ma zwracać t. No i oczywiście ten stos, który utworzyliśmy dla stringów, jest nam zupełnie niepotrzebny. Teraz możemy zapisać nasz stos i utworzyliśmy w tym momencie stos, który jest generyczny. Potrafimy konstruować tablicę za pomocą t. Możemy również definiować pole za pomocą t. Tutaj mamy, tworzymy nowe pole. Tutaj mamy, akceptujemy parametry typu jako t i także zwracamy obiekt typu t. No i tutaj jeszcze, gdy stos jest pusty, to nie zwracamy 0, bo 0 jest dla double, tylko zwracamy wartość domyślną. No bo w przypadku obiektu to będzie 0. No i tutaj również nie 0, tylko wartość domyślną. Dla double to będzie 0, ale dla jakiegoś, to będzie jakiś obiekt, to będzie to wtedy wartość 0. No i możemy to zapisać. No i teraz możemy używać tego t, tak jak powiedziałem, w całej definicji tej klasy, tak jak to zrobiliśmy. No i teraz mamy klasę, która może pracować z różnego rodzaju, różnymi typami. Może pracować z double, może pracować ze stringiem, może pracować z innym typem i jest w pełni bezpieczna typologicznie. Ponieważ gdy mamy stos od double, gdy będziemy mieć stos od double, no to metoda writeElement będzie przyjmować tylko double. Nie będzie można dodać nic innego. A kiedy będziemy mieć stos od stringów, no to ta metoda writeElement będzie przyjmować tylko string. Nie zaakceptuje niczego innego. No i teraz, jak już mamy nasz stos generyczny, no to możemy przejść do naszego programu. No i tutaj w naszym programie korzystamy tylko ze stosu. Nasz stos MyStack jest podkreślony na czerwono. No bo gdy próbujemy teraz zbudować naszą aplikację, gdybyśmy próbowali, no to mamy błąd. No widzimy, jest błąd, ponieważ nie możemy teraz mówić, że jest to po prostu nasz stos. Teraz po prostu będzie to stos, w którym musimy określić parametr. Widzimy, jest to stos od t. No i my teraz tutaj, gdy tworzymy ten stos, no to jaki my chcemy stos? Chcemy mieć stos double, stringów czy czegoś? No to określam, że ja tutaj chcę mieć stos od double i podaję myStack od double. No i oczywiście tutaj, gdzie jest metoda workWithChoice z wyborem, no tutaj muszę również określić, że to jest nasz stos od double. No i w tym momencie już nie ma żadnych błędów. Muszę po prostu powiedzieć kompilatorowi C-Sharp, jaki typ będzie powiązany z tym wystąpieniem, z tym typem ogólnym, który jest tutaj jako parametr. I mówię, że my chcemy teraz mieć stos double. No i wszędzie, gdzie tutaj jest to t, no to wszędzie teraz będzie to traktowane jako double dla tego konkretnego stosu. I teraz możemy skompilować naszą aplikację, a właściwie skompilujmy sobie całe rozwiązanie, bo to nam pokaże, że mamy błędy jeszcze w naszych testach. No to przejdźmy do naszego testu. Tu mamy nasz test. No i teraz również tutaj musimy określić, nie mamy, że to jest stos od jakiego typu, tylko jest po prostu nasz stos. No to teraz musimy sobie określić, że to jest stos od
double. Dobrze, no i teraz następny stos również robimy od double i powiedzmy, że ten stos sobie zrobimy od string. O, tutaj chcemy, żeby pracować ze stringiem. No i jak tylko to zrobiliśmy, no to widzimy, że otrzymujemy tutaj błędy w tych liniach, które próbują zapisać element do naszego stosu i próbują zapisać double, no bo to są liczby double, a nasz stos przyjmuje string, no i widzimy, nasz stos jest typologicznie bezpieczny i nie przyjmuje double. Musimy to zmienić na stringi. Zmieniliśmy to na stringi, no i teraz możemy to zapisać. Kompilator języka C-Sharp wie teraz, że jest to stos od string, no i metoda, tak jak powiedziałem, WriteElement może akceptować tylko stringi. Teraz są to stringi, no i jest wszystko w porządku. No i jeszcze został nam ostatni stos. Zróbmy, że to jest od double. No i w tym momencie wszystkie problemy zostały rozwiązane i teraz powinienem być w stanie ponownie przebudować nasze rozwiązanie i teraz nie będziemy mieć już żadnych błędów. No i możemy również wykonać wszystkie nasze testy i widzimy, wszystkie nasze testy przechodzą. Czyli nasz stos działa bardzo dobrze i działa bardzo dobrze nawet ze stringiem. Czy to double, czy to string, działa bardzo dobrze. No i teraz byliśmy w stanie stworzyć kolekcję, w tym wypadku nasz stos, z całą logiką wewnątrz, aby zarządzać tym specjalnym rodzajem stosu, którego potrzebuję. I jest on bezpieczny typologicznie i wydajny. Bo chcę mieć stos double, no to mogę mieć double. Mogę sobie utworzyć, że to jest mystack od double. Chcę mieć stos od stringów, no to mogę sobie utworzyć mystack string. Nie ma problemu. Chcę mieć stos od czegoś innego, no to mogę sobie utworzyć. No bo mamy teraz stos generyczny i tutaj może być przekazany każdy dowolny parametr i ten stos będzie pracował z danym typem. No a jeśli próbowałbym przekazać do stosu stringów double, co widzieliśmy, no to kompilator by sygnalizował błąd. No bo jeśli mamy stos stringów, no to można przekazać tylko string. Jeśli mamy stos double, to możemy przekazać tylko double, a każdy inny typ, który będziemy przekazywać, będzie sygnalizowany błędem. No i to jest najlepsze rozwiązanie naszego problemu. Problemu, który przedstawiłem na początku, gdy chcieliśmy mieć stos, w którym przechowujemy typ object. A teraz mamy stos generyczny, który może przechowywać każdy typ. Może przechowywać double, string, integer, co tylko chcemy. I to jest, tak jak powiedziałem, najlepsze rozwiązanie naszego problemu. Zastosowanie typów generycznych. Porozmawiamy teraz szybciutko o terminologii używanej przy typach generycznych, aby upewnić się, że możemy skutecznie komunikować się na temat typów generycznych. I gdy mamy klasę z nawiasami kątowymi na końcu nazwy, nazywamy tą klasę klasą ogólną, generyczną. I możesz także mieć ogólny interfejs, ogólne struktury i ogólne delegaty, ale więcej o tych innych ogólnych typach powiemy później, w kolejnych rozdziałach, trzecim i czwartym. I teraz tak, parametr T to tak zwany parametr typu, ten w nawiasach ostrokątnych. I jest to parametr w prawdziwym tego słowa znaczeniu, ponieważ określa rodzaj danych, z którymi pracuje nasza klasa. Możemy więc potraktować to jako część implementacji klasy. Możemy używać tego parametru T w całym kodzie wewnątrz klasy i może to być symbol zastępczy. Ilekroć musimy podać typ, na przykład podczas definiowania pola, czyli jak definiujemy tutaj pole prywatne, elementy naszego stosu, no to podajemy ten parametr. Tak samo podczas definiowania zmiennej lokalnej czy parametru metody.
lub nawet typu zwracanego z metody. Podajemy po prostu ten parametr. Ilekroć musimy podać typ, no to przekazujemy ten parametr. I pamiętajcie, że nazwa t tego parametru jest dowolna. Jest to konwencja stosowana przez wiele osób, ale później pokażę przykłady, w których będziemy używać parametrów typu o różnych nazwach, a nawet będziemy mieć wiele parametrów typu. To jest definicja klasy ogólnej. I teraz, aby użyć tej klasy, no to musimy podać argument typu i powiedzieć kompilatorowi, jaki typ danych sparametryzuje klasę. I tutaj w kodzie jest to double, jest moim argumentem typu. I tutaj teraz tworzymy stos od double. Przekazujemy jako parametr, jako tt, double. No i mamy w ten sposób stos od double, który działa z double, tak samo jak na początku tego rozdziału, kiedy na stałe zapisałem double w klasie. I teraz używamy w klasie parametru typu ogólnego, więc stos działa z każdym typem, nie tylko z double. I kiedy używamy stosu w tym przypadku, chcę tylko, aby dodawał i usuwał wartości double. A przekazując double jako ogólny argument, kompilator C-Sharp sprawdzi, czy obiekt jest używany poprawnie. I teraz nikt nie może przekazać ciągu znaków do metody write element, ponieważ metoda oczekuje w tym momencie wartości double. No bo zadeklarowaliśmy tutaj myStack jako double, czyli metoda write element przyjmuje double. Metoda read element zwraca double. Tablica elementów stosu jest zadeklarowana jako tablica double, no bo ten parametr t zamieniliśmy na double. Podaliśmy tutaj, że teraz chcemy mieć double. I w klasie wszystkie wystąpienia t to jest jako double. Za kulisami można sobie to wyobrazić, że za każdym razem, gdy tworzysz nowy typ ogólny, przekazując argument typu, tak jak tutaj przekazujemy double, moglibyśmy przekazywać na przykład string, cokolwiek innego, no to w naszym komputerze możemy sobie to wyobrazić, że mamy małego czarodzieja, który za każdym razem zapisuje nową definicję klasy. Kopiuje kod i wkleja go do nowej klasy, a następnie zastępuje ten parametr t w klasie argumentem typu, takim jak w tym wypadku jest double. Oczywiście w rzeczywistości jest to trochę bardziej skomplikowane, jak zobaczymy w późniejszym rozdziale, ale koncepcyjnie możesz myśleć o czarodzieju, który kopiuje kod i wkleja go do nowej klasy. Ale przynajmniej my nie mamy zduplikowanego kodu w naszej bazie kodu. Wszystko dzieje się za kulisami. Oznacza to, że kiedy konstruujesz typ ogólny z różnymi argumentami typu i tworzysz nowy typ, czyli innymi słowy w kodzie na ekranie, mamy teraz cztery stosy. Dwa stosy od string, B1, stack 1 i stack 2 i porównując typy tych dwóch obiektów, zobaczymy, że są takie same. Natomiast stos od string nie jest tego samego typu co stos od int, czy stos od double, czy stos od object. I każdy argument innego typu utworzy po prostu nowy typ, co oznacza, że jeśli będziemy musieli przekazać stos, powiedzmy, że mamy metodę, która oczekuje stosu od int, no to nie bylibyśmy w stanie przekazać mu do tego stosu stringa. Byłby to błąd kompilatora. A tak przy okazji stack 4, który tutaj tworzę, ten ostatni, ta ostatnia zmienna, jest stosem od object, który pozwoliłby nam dodać dowolny element do stosu. To pozwoliłoby mieć stos, który zawiera stringi, inty, double i cokolwiek innego. Ale dla typów wartości, takich jak double, wartości byłyby takowane, boksowane.
ponieważ pracowalibyśmy z wartościami poprzez odwołanie do obiektu. Natomiast jeśli mielibyśmy stos od double, a nie object, no to nie pakowalibyśmy tych wartości. Działalibyśmy z nimi bezpośrednio jako double, no i to jest lepsze rozwiązanie dla wydajności. Do tej pory wygląda na to, że jesteś bardzo entuzjastycznie nastawiony do nauki języka C#. Gorąco zachęcam Cię do skorzystania z mojego kursu, korzystając z linku w opisie filmu. Dzięki temu możesz nauczyć się wszystkich podstawowych pojęć w uporządkowany sposób, bez konieczności skakania z jednego darmowego samouczka na inny. Dodatkowo kurs objęty jest 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Jeśli nie będziesz zadowolony, możesz w ciągu 30 dni poprosić o pełny zwrot, bez zadawania pytań. Możesz uzyskać dostęp do kursu, klikając w link w opisie filmu. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kursie, a teraz przechodzimy do następnego rozdziału. Jesteśmy teraz z powrotem w Visual Studio z naszą klasą Mój Stos, My Stack, którą napisaliśmy w pierwszym rozdziale. Jest to oczywiście prosta, fajna klasa do pracy. I teraz, kiedy wiemy już, jak używać parametrów typu ogólnego, typu generycznego, gdzie po prostu dodajemy parametr T do naszej klasy, no i teraz w środku możemy używać tego parametru T w pozostałej części definicji naszej klasy. No i używamy go tutaj przy definicji tablicy, używamy go tutaj, gdzie nasza metoda readElement go zwraca, metoda checkElement również go zwraca, natomiast metoda writeElement przyjmuje element, który jest parametrem tego typu. I to jest tak, jakbyśmy budowali klasę z symbolami zastępczymi, które zostaną wypełnione później. Mamy szablon z tymi symbolami zastępczymi, które potrzebują danych do wypełnienia go w czasie wykonania. Musimy wiedzieć, co to jest to T. A T to jest właśnie ten symbol zastępczy. I teraz możemy przejść do programu CS i to jest właśnie to, co dzieje się w naszym programie głównym, gdy tworzymy nasz stos. Tworzymy tutaj MyStack, czyli mój stos, i tutaj w miejsce parametru T podajemy double. I w tym momencie pojawia się nowy typ, który używa double zamiast T. Zamiast tego T w całej tej definicji naszej klasy i w miejsce, gdzie jest ten parametr T, wszędzie jest podstawione double, czyli będziemy mieć wtedy tablicę od double, metoda będzie przyjmować writeElement, będzie przyjmować double, readElement będzie zwracać double, checkElement będzie zwracać double. I teraz tak, nasz stos myStack działa dobrze. Ale mamy teraz kilka nowych wymagań od szefa naszej firmy. I nasz szef chce, aby ten program zachowywał się trochę inaczej. I teraz chcemy takiej kolekcji, gdzie pierwszy obiekt, który przyjdzie do naszej kolekcji, pierwszy z niej wyjdzie. Czyli pierwszy, który przyszedł, pierwszy wyjdzie. Pierwszy, który przyszedł, pierwszy zostanie obsłużony. Czyli to jest coś na zasadzie kolejki. Kto przyszedł pierwszy do kolejki, ten pierwszy zostaje obsłużony i pierwszy wychodzi. I teraz oznacza to, że potrzebujemy nowej kolekcji. Oczywiście nadal potrzebujemy naszego stosu MyStack. Dalej ta kolekcja jest nam potrzebna, bo potrzebujemy mieć też kolekcję, w której to ostatni element, który przyszedł, pierwszy z niej wychodzi, ale mamy teraz nowe wymaganie, że potrzebujemy drugiej kolekcji, gdzie pierwszy element, który do niej przyjdzie, pierwszy z niej wyjdzie. Czyli potrzebna jest nam nowa kolekcja. No i teraz właśnie potrzebujemy tej nowej kolekcji i w takich sytuacjach, w których firma i aplikacja wymagają pewnej elastyczności, gdzie mogą potrzebować, tak jak teraz, różnych kolekcji, w tym wypadku dwóch, które mogą zamieniać między sobą. Raz będziemy używać tej kolekcji, a raz tamtej. Raz będziemy sobie używać stosu, gdzie ostatni element, który przyszedł pierwszy, wyjdzie, a drugi raz będziemy sobie używać kolejki, gdzie pierwszy element, który przyszedł,
pierwszy zostanie obsłużony. No i będziemy używać tych kolekcji na zmianę albo w zależności od potrzeb, jakie będą w danej chwili w firmie, w zależności od jakiejś tam konfiguracji, która jest w aplikacji. No i zwykle w takich sytuacjach staramy się unikać kodowania względem konkretnej klasy, takiej jak nasz stos, czyli MyStackOt. I teraz jak sobie wrócimy do klasy głównej program CS, no to tutaj tworzymy MyStack, naszą kolekcję mój stos, a tutaj do metody workWithAChoice przekazujemy stos, naszą kolekcję, która jest typu MyStack. I teraz chcemy uniknąć właśnie takiego kodowania względem konkretnej klasy. Chcemy nieco teraz podnieść poziom abstrakcji i wprowadzić warstwę pośrednią. I zamiast tego kodować tutaj nie klasę, tylko tutaj przekazywać interfejs. Ponieważ możemy ukryć implementację różnych typów kolekcji za interfejsem. I jeśli przekażę interfejs innym elementom aplikacji, które potrzebują kolekcji, tak jak tutaj jest potrzebna kolekcja, mój stos, a jeśli przekażemy interfejs tutaj, tak jak w tej prostej aplikacji, gdzie metoda workWithAChoice potrzebuje kolekcji i przekażemy tutaj nie kolekcję, tylko interfejs, to wtedy możemy zamienić różne implementacje kolekcji za kulisami, a inne elementy aplikacji nawet nie będą o tym wiedzieć. Dobrze, to zobaczmy sobie teraz, jak to zrealizować w kodzie, no bo wszystko zostanie zrozumiane, gdy przejdziemy do przykładu. Tutaj w pliku kodu źródłowego naszego stosu mystack.ot musimy teraz zacząć myśleć o definicji interfejsu, która może opisywać różne typy kolekcji, jakie będziemy używać w naszej aplikacji, jakich będziemy potrzebować w naszej aplikacji. I teraz wiedząc, co robi nasza aplikacja i patrząc na tę definicję tutaj klasy MyStack, mój stos, mamy całkiem niezły pomysł, czego będą potrzebować wszystkie nasze kolekcje w naszej aplikacji. Na pewno będą potrzebować metody do zapisu elementu, write element. Będą potrzebować również na pewno metody do odczytu elementu, read element. Prawdopodobnie będą potrzebować czegoś takiego, aby sprawdzić, czy kolekcja jest pusta, czy kolekcja jest pełna. Tak więc, wiedząc to, czego potrzebujemy dla naszych kolekcji, mógłbym teraz zacząć i stworzyć definicję interfejsu. I teraz ja tutaj w tym samym pliku na razie dodam taką definicję interfejsu. W tym momencie utworzyłem naszą definicję interfejsu iMyCollection i teraz ostatecznie co chcę zrobić, to w klasie programu zamiast tutaj przekazywać w tej metodzie przekazywać argument oznaczony jako myStackOtDouble, który jest przekazywany do metody workWithAChoice. To teraz chcemy być w stanie przekazać kolekcję do innych komponentów w systemie jako iMyCollection, czyli skorzystać z naszego interfejsu. I tutaj sobie napiszemy iMyCollection. Teraz chcę tutaj móc przekazać nasz interfejs. Więc tak naprawdę nie wiemy teraz, czy będzie to MyStack, czy może MyQueue, moja kolejka, czy może MyList, moja lista, czy cokolwiek innego, co implementuje ten interfejs. Nie musimy znać tych szczegółów. Potrzebujemy tylko czegoś, co ma wszystko to, co jest zdefiniowane w tym interfejsie.
czyli metoda zapisu, odczytu, właściwość, czy jest puste, czy jest pełne. No to teraz dodajmy tych członków do definicji naszego interfejsu. Wracamy do naszego interfejsu. Tutaj mamy nasz interfejs i zaczniemy od dodania isEmpty, czyli sprawdzenia, czy jest pusty. To jest bardzo proste, to jest właściwość, która zwraca bool i potrzebuje tylko gettera dla tej właściwości. No to teraz sobie to dodamy. Dobrze, i to jest wszystko. A teraz wszystko, co jest iMyCollection, będzie musiało mieć tą właściwość. Czyli jak jakaś klasa będzie implementować ten interfejs, no to będzie musiała w środku zawierać właściwość isEmpty. Potrzebujemy również właściwości isFull. No to dodamy ją identycznie jak isEmpty, analogicznie, tylko to jest isFull, czy jest pełny. Dobrze. Powiedziałem, że interfejs będzie potrzebował metody do zapisu i do odczytu. No to dodamy teraz tą metodę. Czyli mamy metodę WriteElement, metodę zapisu. I teraz to jest pierwsze miejsce, w którym podejmujemy decyzję, co będziemy zapisywać. Czy będziemy zapisywać object w kolekcji? No cóż, nie chcemy, aby element był jako object. Chcemy, aby element był silnie typowany, tak jak nasz stos myStack od T. Oczywiście nie wiemy, z jakim typem chcemy pracować z tym interfejsem. Nie wiemy, czy będzie działać z intami, z double, czy czymkolwiek innym. Zatem po raz kolejny możemy tutaj użyć symbolu zastępczego, czyli T w ten sposób, ponieważ interfejsy również mogą przyjmować parametr typu ogólnego, typu generycznego. I mamy teraz iMyCollection i tutaj ten parametr T jest nierozpoznawalny, no bo tutaj nasza kolekcja teraz również musi być od T, od tego parametru ogólnego. I teraz tego T, parametru ogólnego, możemy użyć tutaj w środku interfejsu i mamy metodę WriteElement, która zapisuje element, który jest tego typu ogólnego, tego typu, który zostanie przekazany. No i mamy nasz interfejs iMyCollection od T, a metoda WriteElement przyjmuje wartość wpisaną jako T. I będziemy również mieli metodę readElement, która zwraca T. To teraz ja ją tutaj dodam. No i mamy metodę readElement, przeczytaj element, która zwraca T. No i możemy dodać jeszcze metodę, która sprawdza element, tak jak mamy w naszej klasie checkElement i displayElement. CheckElement również będzie zwracać T. Dobrze, dodałem jeszcze te dwie dodatkowe metody. CheckElement, która zwraca również T, i metodę DisplayElement, a właściwie to nie ma być DisplayElement, tylko DisplayAll. Bo chcemy również, aby nasza kolekcja implementowała jeszcze te dwie dodatkowe metody, checkElement i displayAll, te metody, które mamy tutaj w naszym stosie. No i to by był już cały nasz interfejs. Chcemy, aby nasz interfejs zawierał właściwość isEmpty, isFull, następnie dwie główne metody writeElement i readElement do zapisu i do odczytu elementu. No i jeszcze check element do sprawdzenia, która również zwraca T, i display all, aby można było to wyświetlić wszystkie elementy, jakie są w kolekcji. I teraz, biorąc pod uwagę definicję tego naszego interfejsu,
możemy przejść, to możemy wszystko zapisać, możemy przejść do klasy naszego klienta. To sobie możemy zwinąć. Przechodzimy do klasy naszego klienta i teraz kod klienta może powiedzieć, że nie obchodzi mnie to, co mi przekazujesz, o ile przekazujesz mi coś, co implementuje interfejs iMyCollection. Tylko tutaj to musi być iMyCollection od T, to przekazujemy double. Czyli teraz w tym miejscu informujemy, że do tej metody mamy przekazać jakąś kolekcję. Nieważne, co to będzie za kolekcja, nieważne, co przekażemy do tej metody, byle to, co przekazujemy, implementowało właśnie ten interfejs iMyCollection. Możemy tu przekazać nasz stos, możemy przekazać naszą kolejkę, jak będziemy mieli, czy cokolwiek innego, pod warunkiem, że implementuje ten interfejs. I teraz możemy zobaczyć, że cały kod w tej metodzie jest prawidłowy, nie ma błędów. Oczywiście wywołując tą metodę tutaj, ten kod ma teraz tutaj błąd, ponieważ nasz stos myStack, jak przejdziemy, nie implementuje tego interfejsu. No i teraz, żeby tego błędu nie było, musimy zrobić, że nasz stos implementuje ten nasz interfejs. Czyli dodajemy tutaj iMyCollection od T. No i w tym momencie nasz stos implementuje ten interfejs. Zapisujemy, wracamy do klasy naszego programu i widzimy, teraz już tu nie ma błędów. I ta metoda przyjmuje interfejs iMyCollection, a my tutaj do tej metody przekazujemy myStack. No bo możemy, dlatego że ta metoda oczekuje czegoś, co jest iMyCollection od T, a stack myStack od double implementuje ten interfejs, w związku z czym możemy go przekazać do tej metody. Czyli jak sobie teraz wrócimy do naszej klasy myStack od T, implementuje teraz interfejs iMyCollection od T, no i teraz nasz stos myStack jest teraz również iMyCollection. A tutaj w programie wywołanie metody workWithChoice przekazujemy myStack od double. No bo tu mamy utworzony, to jest myStack od double, który jest obiektem, który implementuje interfejs iMyCollection od double. I po raz kolejny ten symbol zastępczy T został zastąpiony double. Innym łatwym sposobem na utworzenie tego interfejsu, szybszym, zaraz pokażę, jak możemy ten interfejs zdefiniować szybciej. Teraz żeśmy go zdefiniowali ręcznie, no żeby pokazać, jak to się robi i żeby sobie ustalić, jakich metod potrzebujemy i właściwości w naszym interfejsie. A teraz innym łatwym sposobem na stworzenie tego interfejsu będzie, i to zaraz pokażę, możemy sobie to usunąć, to sobie usuwamy i teraz zaznaczamy nasz stos, klikamy prawym, wybieramy akcję Quick Action and Refactoring i tutaj wybieramy Extract Interface. No i tutaj wybieramy sobie nazwę dla tego naszego interfejsu, no i my nie chcemy iMyStack, tylko chcemy, że to będzie interfejs iMyCollection, no bo dla naszych wszystkich kolekcji. Collection, tu określamy nazwę, no i teraz tutaj wybieramy, czy to ma być w tym samym pliku, czy w nowym. No, każda klasa, każdy interfejs powinien być w nowym pliku, czyli wybieramy nowy, no i tutaj sobie możemy określić, jakie elementy, czy wszystkie elementy z klasy naszego stacka mają się znaleźć w interfejsie, czy nie. No to odznaczmy, no i zaznaczmy, że my chcemy, tak jak powiedziałem, chcemy mieć właściwość, że jest sprawdzanie, czy jest pełny, czy jest pusty. Chcemy mieć metodę do odczytu i do zapisu elementu. No i stwierdziliśmy, że jeszcze chcemy mieć do sprawdzania elementu i do wyświetlania wszystkich elementów. Właściwości, capacity, powiedzmy, że nie potrzebujemy. To teraz naciskamy OK.
Nacisnęliśmy OK. Widzimy, nasz stos już implementuje ten interfejs. Tu zostało dodane, że go implementuje i został dodany tutaj nasz interfejs iMyCollection. Przechodzimy do niego. No i teraz widzimy, ma właściwości isEmpty, isFull. No i ma metody readElement, writeElement, checkElement i voidDisplayElement. Czyli wszystkie te metody, które myśmy dodali ręcznie. A to był teraz szybszy sposób na dodanie tego interfejsu. I tak się robi. Ja jeszcze tutaj tylko zmienię sobie kolejność tych metod od ważniejszych do mniej ważnych, a bo tak mi się podoba. No i w tym momencie mamy nasz interfejs, nasz pierwszy własny interfejs, iMyCollection od T. Jest to nasz interfejs generyczny i jest to warstwa pośrednia między kodem klienta, który musi korzystać z naszej kolekcji, a ostatecznym konkretnym typem, którego używam do implementacji tego interfejsu. Więc teraz możemy zmienić tutaj w naszym programie i możemy zmienić tutaj myStack na przykład na myQuery, moja kolejka. Od double i korzystać w naszej programie z kolejki. Pod warunkiem oczywiście, że ta kolejka jest utworzona i że ta kolejka implementuje ten interfejs iMyCollection. No ale to już wypróbujemy w następnym odcinku. Zaimplementujemy teraz naszą własną kolejkę, która będzie się nazywać MyQ, moja kolejka, która będzie implementować nasz własny interfejs, abyśmy ją mogli tutaj użyć, aby mogła być przekazana tutaj do metody workWithAChoice, która to oczekuje tego interfejsu. No to teraz dodamy naszą kolejkę, tutaj sobie ją zaznaczamy i tutaj sobie już pozwolimy, aby Visual Studio wygenerował dla nas kolejkę w nowym pliku. Wybieramy, Visual Studio w tym momencie dodał nam plik i już dodał nam klasę naszej kolejki. Zmienimy modyfikator na public, tak? I teraz chcemy, aby ta nasza kolejka implementowała interfejs nasz, czyli iMyCollection. To teraz sobie go tutaj dodamy. iMyCollection, oczywiście od T. I teraz mamy to podkreślane na czerwono. No i w tym momencie chcemy, aby Visual Studio dla nas zaimplementował ten interfejs. Wybieramy Implement Interface i Visual Studio dodał nam szablon. No i mamy dodany szablon. Nasz interfejs ma takie właściwości jak isEmpty, isFull i metody checkElement, displayAll, readElement i writeElement. No i teraz te metody musimy zaimplementować w naszej kolejce.